Podciągamy się. Patrzcie, liczymy. Dzieci, ile tatuś się razy podciągnie. Uwolnie się kręcę. Za wysoko mam. Jeden. Cześć. Cześć wszystkim. Dzisiaj zaczynam dzień od odebrania paczek z paczkomatów. Zobaczymy, co przyszło, bo nawet nie wiem. Pierwsza paczka. W tej paczce były dwie rzeczy, słuchawki nowe do montowania i myszka, która przyszła w pudełku po GPS-ie, ale powiem wam, że znalazłem taką firmę, która sprzedaje nowe rzeczy, tylko że po prostu powystawowe. No i kupiłem sobie nową myszkę, bo mi się popsuła i te słuchawki. Bo pokażę wam, przez cały czas montowałem w Hiszpanii na takich słuchawkach. Połamanych, nie, to nie są te, jeszcze drugie to są, bo mam takie same. Jedna jeszcze ma pozrywane te gąbki, więc na takim sprzęcie pracowałem. Muszę teraz troszeczkę poprawić jakość, nie? Więc mam takie. Tak ogólnie to wiele osób myśli, że żeby prowadzić kanał na YouTubie, trzeba mieć mega sprzęt za 15 tysięcy, za 20. Powiem wam, że ja nagrywam kamerką za 700 zł, mikrofonem za 100 zł i montuję na podstawowych słuchawkach za 10 zł z marketu. I da się, jak widzicie, są efekty. Nie trzeba mieć drugiego sprzętu, to jest mit. To jest mit, który jest być może powtarzany przez wielu, ale oczywiście jak chcecie potem mieć lepszą jakość, to można inwestować, ale na sam początek wystarczy naprawdę najtańszy sprzęt. Więc tak wygląda myszka bezprzewodowa Asusa za 24 zł, a te słuchawki były za 22 zł. Powiem wam, że w całym tym vlogowaniu chodzi o to, żeby mieć po prostu tylko odwagę, żeby włączyć kamerę i się zacząć nagrywać. Nieważne jakim sprzętem, tylko żeby iść do przodu. Otwieram drugą paczkę. To są wkłady do filtra. Jeden kosztuje na Allegro 6,70, a w Media Expercie 12 zł, więc kupiłem od razu dwie paczki dla moich rodziców i dla mnie. Teraz wymienię sobie wkład po 4 miesiącach nieużytkowania. Tak to wygląda, taka paczuszka 12 zł, a ja kupiłem za 6,70. Wymieniamy. I już nie będę miał wody z kamieniem, proszę państwa. Trzecia paczka. Mikrofon. Właśnie ten, bo on jest złamany. On nagrywa teraz w mono, ale ja go przestrajam na stereo. Więc żeby już tego nie robić, żeby się nie męczyć, to kupiłem sobie nowy. Ile kosztował? 99 zł. Właśnie to jest ten mikrofon Saramonic, którego używam od początku powstania kanału. Może nie od początku. Pierwsze filmy były bez tego mikrofonu, ale jak nagrywałem na wietrze, to bardzo trzeszczało. A on ma taką specjalną gąbkę, która po prostu umożliwia redukcję szumów. To jest właśnie ta gąbeczka. O. Taka. I ją się nakłada na to. Zazwyczaj jak się nakłada, to ona się troszeczkę podrze, ale już tak producent wymyślił, więc mam już taki czwarty mikrofon. No więc nakładamy. Tu jest dziurka, widzicie ją? No nie jest to proste. No ale da się. Patrzcie, nawet mi się nie potargała. Po raz pierwszy raz w życiu jest cała od dołu. Niesamowite, ja to mam szczęście. Więc tak, on się nazywa właśnie Saramonic G-Mic Stereo. I teraz to z mikrofonu. Lepiej słychać? Czy tak samo? Jak tak samo, to się cieszę, bo ten popsuty, już poklejony taśmą, jak widzicie. Teraz taki będzie dźwięk na vlogach. I kolejna paczuszka, bardzo lekka. O, Hachimalsy. Wiecie, że takich Hachimalsów nie ma w Hiszpanii. Chcieliśmy kupić dzieciom, bo one uwielbiają te zabawki. I po prostu nie ma czegoś takiego. Dopiero kupiłem teraz na Allegro. Nie wiem, czy was to obchodzi, ale tak to wygląda. To są takie zwierzątka, które są w jakichś jajkach. I to jajko się pociera i ono coś tam zmienia kolor i można je dopiero rozłupać. No i to moje dzieci uwielbiają. Aha, dlaczego cztery? Nie, nie mamy czwartego dziecka. Po prostu chciałem się zmieścić w przesyłce Smart za 40 zł, więc musiałem jedno wziąć dla siebie. Więc to jest dla moich dzieci. No i ostatnia paczka, największa. O, jakaś blacha tam już zabrzęczała. Ja wiem chyba, co to jest. To jest, moi drodzy, wieszak, ponieważ czasami przychodzą tutaj do mnie do biura różni ludzie i nie mają gdzie kurtek powiesić, więc postanowiłem w końcu kupić tutaj do biura wieszak. Muszę go teraz złożyć. To jest taki wieszak, moi drodzy, i kosztował tylko 69 zł. Wysyłka za darmo. Szczerze, jakością nie powala, ale może cztery kurtki się powiesi.
Teraz wam powiem, czym się w ogóle zajmuję w pracy. Leżę sobie i, moi drodzy, przepisuję bajki. Przepisuję moje bajki, których nie zdążyłem na podróży po Hiszpanii przepisać. A napisaliście mi bardzo fajną informację w komentarzach. A chodzi mianowicie o to, że Biedronka organizuje konkurs dla młodych pisarzy albo dla początkujących pisarzy. Jest taka strona piurko.biedronka.pl i można tutaj przysyłać swoje prace. I komu się poszczęści i wygra ten konkurs, może wygrać 100 tysięcy złotych. Więc ja postanowiłem wziąć udział w tym konkursie i przepisać te moje bajki jak najszybciej. Można trzy publikacje wysłać. Ja na razie mam jedną. Mam tutaj już bajki od 1 do 6, 6 bajek mam. Tam jest limit od 20 tysięcy znaków do 60 tysięcy znaków. No myślę, że te 6 bajek już ma ponad 20 tysięcy znaków. Jest tu bajka o koniu bez zębów, bajka o żmii, która pokochała żółwia, bajka o kurczaku z krzywą głową, bajka o hałaśliwym wiejskim psie, bajka o słowiku, który pokonał lwa i bajka o żebraku, który ocalił lwa. Fajne te bajki są moim zdaniem, naprawdę moim dzieciom się podoba. W ogóle tworzyliśmy je razem z moimi dziećmi, więc one są jakby tworzone z dziećmi. Mają naprawdę takie zwroty akcji fajne. No i postanowiłem spróbować moich sił w tym konkursie. Ogólnie to tych bajek mamy ponad 50, ale nie wiem, czy zdążę je wszystkie przepisać. Dlatego na razie staram się jak najwięcej wybrać najlepszych bajek i przepisać tylko te, które są najlepsze, najciekawsze. I tak to u nas wygląda. A w ogóle z ciekawości chcę zapytać, czy wy też startujecie w tym konkursie? Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo mnie to ciekawi, czy ktoś z naszych widzów też bierze udział w konkursie Biedronki. Chodźcie, dzieci, paczka przyszła. Jaka ona ciężka. Zgadnijcie, co tam jest. Nie wiem. Nie wiesz? Coś dla nas? Nie, coś dla mnie. Ponieważ mam taki cel noworoczny. Jak pamiętacie, pisałem moje cele. Jest tam napisane, żeby podciągnąć się więcej niż 20 razy. Więc kupiłem sobie drążek do podciągania. Ale nie taki na futrynę, co się zaczepia tutaj na futrynie. Tylko taki stojak, taki czepak. I teraz go zmontujemy. Idzie, jest. Dobra. Jest. No, tak to wygląda po rozpakowaniu. Jest instrukcja. Także jest tu trochę śrubek do skręcenia. Co, ty chcesz walczyć? No to walczymy, Szymuś, dawaj. My tu mamy szablę. Szymuś, składamy, bo musimy ćwiczyć. Musimy być mistrzami Polski. Zobaczcie, ile tu jest śrubek. To wszystko muszę skręcić. To co, zaczynamy. Która godzina? 17:19. Nadia pojechała na szczepienia, ma właśnie szczepienia. Szymuś, nie pogub mi tego. I pewnie teraz płacze, a my tutaj się sami bawimy. I zobaczcie, Ania mi otworzyła takie blachy i takie blachy są potrzebne do tego, żeby te części pozłączać. Zobaczcie, tu jest jedna część. Co tam, Szymuś? Co to za pęk? Nie wiem. Jakieś klucze. Tu jest druga część i trzecia część i teraz to trzeba ładnie blachami po prostu takimi z jednej strony i z drugiej pod spodem połączyć. Dobra, idź otworzy drzwi. Tam jest wilk, nie otwieraj. Może nas jeść. No. Zobaczcie, tutaj się tu przez otwór przełożyć. Teraz przykręcamy. Ania już przyniosła blachy, a Szymuś mi pomaga nałożyć podkładkę. Brawo, i teraz przykręć to. Brawo! No pięknie, Szymuś. Będziesz z ciebie fachowiec. Nie. Już dalej się nie da, bo to trzeba mieć klucz. Kasia wróciła, proszę bardzo. Jak było na szczepieniach? Nadinka jest dzielna. Tak? No to była taka szczepionka pierwsza od 5 lat. Nadia, bolało cię bardzo? Nie. Nie? Dałaś radę. Super. Co tam jest, Ania? Następna paczka przyszła z InPostu. Dzisiaj mamy w ogóle dzień po prostu z InPostu. To jest świeca żarowa do insignii dla dziadusia, więc odkładamy. Dzieciaczki, chodźcie, Hachimals mam dla was. Nadisia pierwsza, za to, że była dzielna. Ania, proszę. I Szymuś, proszę. A. Co tam będzie? Ja ci przetnę, Szymuś. Ja ci przetnę. Bo te nożyczki są tępe. Szymuś już umie ciąć, tylko nożyczki są nie takie. Wow. Dobra, to teraz możecie pocierać i zobaczymy, na jaki kolor zmieni kolor. Mm-hmm. Nie o głowę! Szymuś, ja Szymuś o głowę pociera. Nie!
Ania ci pokaże, jak się pociera. Nie o głowę. To nie wam. Z plastikiem. No i z plastikiem. Szyłuś, tutaj pociągnij. Ej, bo pisklaczek umrze. No i sorry. Zabijemy go. Pocieraj. Pocieraj, Szymuś, paluszkiem tak. Tutaj to fioletowe. To serduszko. No, o tak jak Nadia. Nadia pociera. I ono musi zmienić kolor. Pokaż, Ania, jak ty pocierasz? Tak. Dobrze, Szymuś sobie nie radzi z jajeczkiem, więc ja mu potrę. Chodź, Szymuś, tak trzeba trzeć szybciutko, żeby się tam ciepło wytworzyło, wiesz? Bo wy macie takie drobne te paluszki, że wam to nie wychodzi. O, już się robi. Już się robi jasne, zobaczcie. To trzeba tam cieplutko, żeby było pod spodem. Widzicie, jak już zmieniło kolor? Tato! No co? A ja też chcę, mi też tak. No to pokaż, porównamy, jaki jest kolor potarty, a jaki jest fioletowy. To ja trzeba nacisnąć. Jak już jest różowy, to trzeba nacisnąć? Mhm, tak, mocno. No to naciskamy, 3, 4, o! No i co teraz? Teraz musisz wydłubać, Szymuś. Szymuś, tata! Potrzeć ci, Ania? Dobra, trzemy. Jak widzicie, jest fioletowe, trzeba trzeć. Także tatusiowie się pobawią trochę zawsze takimi zabawkami. Trzy, o już jest. Trzy, cztery. Ania, naciskaj szybko. Nie. Nie? O, jest. Tak szczerze mówiąc, to nawet nie trzeba pocierać i tak się dziura zrobi. Ale taki, wiecie, bajer dla dzieci. I co tam macie? Pochwal się, Ania. Pingwinek. Ale ładny. A Szymuś co ma? Jakiegoś misia. Pokaż na dzisiaj szczepionkę. Wow, pierwsza szczepionka w wieku 5 lat. Tutaj dostałam na środek. I zobaczcie, pierwsza część już złożona. Tak to wygląda. Śrubeczki poskręcane. I teraz skręcam drugą. I zobaczcie, jakie mamy hachimalsy. Ja mam pingwinka. Nie, ty miałaś tą rybkę fajną, ona jest przepiękna. Mam już skręconą drugą część i teraz będę skręcał tutaj. Tak to będzie wyglądać. A dziurki do regulacji będą u góry. Już mam prawie wszystko gotowe. Teraz zakładamy koreczki. To są takie zaślepki i trzeba je właśnie założyć na końcówki. Czyli jak tutaj mamy taką dziurę, to sobie zakładamy i już jest ładniej. Tutaj u góry jest mniejszy z takimi ząbkami, ale w środku jest jakaś gąbka zabezpieczająca i teraz dopiero weszło. No i tak to wygląda, bardzo estetycznie. Tutaj jest taka opcja, żeby ćwiczyć jakby, jak to się nazywało, głębokie pompki, więc tu jest taka rurka, wkłada się ją tutaj i można robić pompki. I teraz tutaj też po włożeniu trzeba zaślepki włożyć, takie okrągłe, więc wkładam taką zaślepkę z jednej strony. Weszło. Jeszcze nie weszło. Robimy to tak. Teraz weszło. I jak widzicie, tą rączkę również się przykręca. Tutaj jest śruba. I od tyłu przykręcamy. Dobra, potem podokręcam to wszystko kluczem, nie? I zobaczcie, postawiłem to, ale zobaczcie, jakie to jest wysokie. Muszę to skręcać po prostu z krzesła. Teraz tylko przełożę tu i zaraz będziemy ćwiczyć. I zostały mi jeszcze takie dwie rurki, pierwsza i ta druga. I wkłada się je tutaj w to. Tylko może zrobię już to bez kamery, żeby nikomu na głowę nie spadło. Ale do tego są takie już większe śruby. Takie duże, fajne, z dużymi nakładkami, nakrętkami. W tym miejscu jest fajnie, bo od dołu jest taki otwór, taki sam jak tutaj. I jak to podłożę, to śruba nie wystaje i nie rysuje posadzki. Jakbyście mieli na przykład drewnianą podłogę, czy coś takiego, to po prostu ta śruba od dołu jest schowana. Widzicie? Weszła na dwa razy. I teraz podkładka i śrubka. Byłem w przyczepie, ale żaden klucz nie pasuje z mojego zestawu. Szymuś, masz do zabawy. Możesz pogubić więcej, ale tu potrzebuję 13 i zauważyłem, że tutaj mam taki klucz rowerowy i 13 pasuje. Więc podokręcam to teraz 13. Słuchajcie, teraz chcę sobie zrobić taki sprawdzian. Będę trenował przez 30 dni podciąganie
i zobaczymy, ile się podciągnę po 30 dniach, a ile się podciągnę teraz. Więc teraz wskakuję i zobaczę, ile razy się podciągnę. Ustawiam kamerę. No zaraz, Szymuś. Podciągamy się. Patrzcie, liczymy, dzieci, ile tato się razy podciągnie. Uoj, się kręcę, za wysoko mam. Jeden. Dwa. Trzy. Czwarty raz już się nie podciągnę. Nie. Ale słabiak, nie. Trenujemy. To jest mój sprawdzian. Będę teraz po prostu trenował. Ale muszę to teraz złożyć, bo chcę mieć to w biurze. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, bo jak widzicie na filmie, szalałem nogami, próbowałem się od powietrza odepchnąć. A teraz już bez odpinań. Jeden. Dwa. Nawet trzeciego nie zrobię w drugiej serii. A możesz mnie tam podwieźć? Mogę. Chcesz ty teraz? I teraz przetestuję te uchwyty do pompek, jak to się robi. Zobaczymy w ogóle, ile pompek zrobię. Czy to jest wygodne? O kurczę, jeszcze tak nie robiłem. Poczekajcie. Poprawić. Jeden. Dwa. Trzy. 20. Ciekawe, ile będzie po 30 dniach. Zaczynamy test. Pewnie będziecie pytać w komentarzach, gdzie kupiłem taki drążek uniwersalny. Kupiłem go na Allegro. Kosztował 219 zł, jak widzicie. Przeceniony o 18% z 269. No i kupiłem go u użytkownika smartgym_.pl. I ma tutaj różne takie właśnie drążki. Coś takiego. Także polecam. Bardzo stabilny, bardzo fajnie się ćwiczę na nim, więc zobaczymy, jakie będą efekty. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w następnym vlogu.